dnia od Boga. Modliłem się, a był jeden z większych uwolnień w moim życiu. Bóg mnie uwolnił od siebie samego. Nie ode mnie, tylko od Niego. Modliłem się, bo ja byłem takim człowiekiem, który uważał, że jak się nie myśli ciągle o Bogu, to się Boga nie kocha. Więc o Nim ciągle myślałem latami. Budziłem się z myślami o Nim, kładłem się spać. I się tym szczyciłem. Uważałem, że o to chodzi. Że to jest ta miłość do tego Boga. Że On jest w mojej głowie przez cały czas. A potem, jak zacząłem się zbliżać coraz bardziej do Niego, to On do mnie powiedział: ty za dużo myślisz o mnie. Ty się skup na tym, co ja mówię, a nie na mnie. Ty się skup na tym, co ja mówię, a nie skupiasz się na mnie. Bo jak ty się będziesz skupiał na mnie, to twoje życie będzie krążyć jak w martwym kole. Uwijesz sobie gniazdko wokół tej Biblii, wokół tego kościoła. Zatopisz się jak w poście i będziesz w tym siedział. A jak ty będziesz myślał o tym, co ja mówię, to krok po kroku będziesz robił to, co ja mówię. I zaczęła zmieniać się moja głowa. Przestałem w swoich myślach krążyć wokół osoby Boga. Zobaczyłem, że nie tędy droga. Ale zacząłem krążyć myślami wokół tego, co mówi Bóg. Wokół Jego słowa. Wokół Jego wytycznych. I wtedy zacząłem coraz lepiej słyszeć. Idź, rób, szerz, działaj. Głoś, ustanawiaj, zmieniaj, wprowadzaj. Tam, gdzie ty, tam ja. Jest napisane tak. Według łaski Bożej, która jest mi dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądu bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Bardzo mocno kiedyś w moje serce wbiły się te słowa. Bóg wyprowadził mnie z miejsca myślenia o Nim, a wprowadził mnie w miejsce rozmyślania o tym, co On powiedział, i budowania, tworzenia. Zrozumiałem, że nagrodę dostanę nie za to, że myślałem o Bogu. Rozumiesz? Nie za to dostanę nagrodę, że myślałem o Bogu, ale za to, co zbudowałem na tym fundamencie. Jaką budowlę postawiłem, z jakiego materiału był budynek. Nikt mnie nie zapyta tam w niebie, Arturek, jak ty dużo myślałeś dziennie o Panu Jezusiku. Jak ty dużo myślałeś o złotym tronie. Jak ty dużo myślałeś o aniołkach. Nikt mnie o to nie zapyta. Wiecie, o co mnie tam zapytają, jeśli w ogóle mnie zapytają. Zapytają, coś zbudował Arturek. Jaki materiał to był. Zapytają mnie o budowę. O budowę mnie zapytają, tak mam tu napisane. Zapytają mnie, co zbudowałem.
Nie! Jak bardzo sentymentalnie myślałem o Bogu. Rozumiesz? Jesteśmy z Agatą w małżeństwie wiele lat. Nie wiem, czy ważniejszą rzeczą jest to, aby myśleć o mojej żonie. Czy to na przykład, aby zabezpieczyć jej życie finansowe. Nie wiem, z czego by była bardziej zadowolona, czy z tego, żebym o niej myślał 24 godziny na dobę, czy o tym, czy byłaby bardziej zadowolona z tego, że ma co jeść, że ma dach nad głową i że to jest wyraz mojej miłości. Pomyślcie o tym teraz. Jak się będziesz modlił do Boga, powiedz: Boże, chcę patrzeć w Twoje Słowo. Chcę widzieć Twoje Słowo. Chcę być skupiony wokół Twoich słów. Wokół Twoich pragnień, Ojcze. Chcę myśleć o tym, jak szerzyć Twoje Królestwo. Chcę myśleć o tym, jak budować. Ojcze mój, powiedz do niego dziś. Ojcze, pomóż mi, aby mój umysł nie krążył jedynie wokół Twojej osoby, ale wokół słów, które powiedziałeś. Bo Twoje słowa to Ty. Twoje słowa to Ty. Uwielbiam Ci, Święty Duch. Jedno jesteśmy, obie to, 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 to.
Shaka baka rara, taka baka rara, se Kolo kota rara, se kene
wiernością mą. Na tobie się zawieść nie mogę, tyś skałą, pewnością mą. Na tobie się zawieść nie mogę, tyś skałą, pewnością mą. Na tobie się zawieść nie mogę, tyś skałą, pewnością mą. Nie poznałeś Jezusa.
A ja nie chcę, żebyś w tym kościele miał zatwardziałe sumienie. Przyjdziesz, ja cię pochlepię, oprzę cię i powiem, chodź bracie. Nie chodź bracie, bo na dniu sądu ja stam za ciebie sprawę. Dlaczego go ochrzciłaś? Dlaczego? Nie znam go! Nie znam go! Zostawiam was. Uwielbiamy dalej Boga. Uwielbiamy Ciebie. Święty Jahwe. Uwielbiamy Ciebie. Powiedziała do Niego, Duchu, cudzołóstwa, od dnia dzisiejszego już nigdy nie dotkniesz mojego ciała. Poszła do mężczyzny, z którym współżyła. Wyznała mu to jako grzech, przeprosiła go i nigdy więcej nie dotknął już jej ciała. A z uwagi na to, że była jego księgową, więc dalej prowadziła u niego swoją pracę i swoim życiem dawała mu świadectwo tego, że poznała Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. To jest przyjście do Jezusa. To jest początek. To jest początek. I jeśli początek jest niezachwiany, to cała droga potem będzie właściwa. Wzywamy Twoje potężne imię. Jezus. Shotoloro mama masekara. Shoboko doloro meda. Lolororo basata ya bestebede. Sole, si vedere, vedere, vedere.
Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Cześć i chwała jedynemu Bogu. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Ręce.
śmierć pokonałeś, z grobu powstałeś, jesteś wielki. Jesteś wielki. Śmierć pokonałeś, z grobu powstałeś, jesteś wielki. Śmierć pokonałeś.
czterech potrafimy, ale musimy się nauczyć zabezpieczyć teren. Z uwagi na wartość duchową, którą prezentujesz, a prezentujesz wartość duchową. Ja to wiem. Mój duch Ciebie rozpoznaje. I też wiem, że demony w Rzeszowie rozpoznały Cię. One wiedzą, kto przyjechał do Rzeszowa. Przyjechał awatar. Utraszniamy w nich w tej chwili perspektywę proroczą, aby
życia. Jak rozkazał Pan. I zamknął za nim Pan Arkę. Czy Bóg zamyka? Czy nie będziesz pamiętać o tym, co było tutaj. Twój wzrok przekierowuje się teraz na rzeczy, które są przed Tobą. Drzwi są zamknięte. Nie zapominaj tylko o przybierzu. Niech każda sprawa, jak u starożytnych, będzie osolona. Niech wierność Jego prawu stanie się Twoim drugim imieniem. Czyli już nigdy się nie otworzy. Będziesz widział tylko do przodu. Nie będziesz się rozpraszał. Bo drzwi są zamknięte. Zamknięte drzwi. Nie bój się teraz patrzeć tam, gdzie kieruje się naturalnie Twój wzrok. On łatwo teraz biegnie do przodu. Nie rozpraszaj się już. Już się nie rozpraszam. Bo drzwi są zamknięte. Nawet jeśli będziesz widział rzeczy, które są niewyobrażalnie trudne na poziomie naturalnym, pamiętaj o przymierzu. Pamiętaj o tym, że masz przymierze z Najwyższym. Masz przymierze. To jest przymierze, które nie może zostać zerwane. Nie ma możliwości zerwania tego przymierza. A więc odważnie realizuj to, co będziesz widział, nawet jeśli to będzie nieracjonalne. Nie mów, nie mam doświadczenia. Nie mów, nie znam się na tym. Powiedz, Panie, wiem, że mam z Tobą przymierze. Przymierze wieczne. Potwierdzone znakami i cudami w moim życiu. Nie rozpraszam się, Ojcze, teraz. Idę w tą stronę. Skupiam się na tym. Dla wielu z Was rzeczy się uproszczą po dzisiejszym. Uproszczą się. Bo drzwi są zamknięte. Potem już był tylko potem na zewnątrz. Oni już żyli życiem wewnętrznym. Wewnętrzne życie Arki. Na zewnątrz już był potem. Spójrz o to rano.
Zapraszam dziś, by za nimi
nie. No nie, to znaczy, że my uwielbialiśmy. My przestaliśmy i wy nie uwielbiacie. Razem! Podnieś ręce! Bo inaczej uznam, że była to emocjonalna zajawka. Yeah.
radością. Dziś nie jest tak, jak był kiedyś, ale kiedyś był największym kościołem w Europie. Miał 25 tysięcy ludzi. Wielu dziennikarzy chrześcijańskich pytało tego pastora, mówi, co ty robisz, że ten kościół tak rośnie. A on powiedział tak. Jak ktoś przychodzi do tego kościoła przez rok i widzę to przez rok i widzę, że nic nie robi, to podchodzę po roku do niego i mówię do niego tak, co tutaj robisz? Chodzę do kościoła. Dobrze. Co ty robisz tutaj? Jak wygląda twoja służba? Chodzisz tu rok. To przebudzony kościół. On miał pewną specyfikę, ten pastor. Bardzo podobną do specyfiki naszego Mesjasza. Wyrzucał ludzi do służby. Kiedy jechali na misję, pytali go, co mamy robić? A on mówił, jedź i składaj ofiarę. Jedź do tego miasta, jedź do tego kraju i zacznij składać ofiarę. Ofiarę. Tak się zaczyna służba. Musisz służyć ofiarę. Chcesz, aby twoja służba rozkwitła? To musisz zapłacić cenę. Wyobraź sobie ołtarz starotestamentowy. Tam, gdzie dla Jahwe spalano ofiary. Kozły, woły, owce. Wyobraź sobie. Ten ołtarz. Teraz zamiast starego żydowskiego kapłana wyobraź sobie twojego Mesjasza, który tam stoi przy tym ołtarzu. A teraz zamiast owcy czy kozła, które leżą zarżnięte pod tym ołtarzem i czekają, aż się kapłan włoży na ołtarz i spali, wyobraź sobie siebie, żywego, zdrowego, narodzonego z Bożego Ducha, wypełnionego Duchem Świętym. I tak jest ołtarz, jest Mesjasz i ty. I tak krępująca cisza. Krępująca cisza. A teraz wyobraź sobie, że patrzysz w oczy Jezusa i zaczynasz rozumieć, o co chodzi. Nikt ci nic nie każe. Nic nie musisz. Na ołtarzu leży nóż do obrzędu religijny. Postanawiasz zrobić tak, jak masz w swoich myślach. Patrząc w oczy Jezusa, podchodzisz do ołtarza. Wchodzisz na niego i podtrzymasz zegar. Tak się zaczyna służba. Tak ja zacząłem swoją służbę. To jest złożenie ofiary. Nie wiedziałem jednej tysięcznej tego, ile wie każdy z was. I wszedłem na ten ołtarz. 19 lat temu. I się tam poderżnąłem. Jeśli ktoś z was tego nie zrobił jeszcze, a w ogóle cię to interesuje, wyjdź do mnie. Położę na ciebie ręce. Pomieszać się w głowie. Tak jak mi.
uderza ci się w głowę. Zrobi ci się coś takiego z głową, co się zrobiło mi. Przestaniesz być rozumiany przez ten świat. Przestaniesz być rozumiany przez ludzi wierzących. Staniesz się odszczepieńcem. Staniesz się człowiekiem, który ma jeden określony cel w życiu. Być ofiarą i nie schodzić z ołtarza. Ja udzielam jej, Ojcze, w imieniu Jezusa. To, czego Ty we mnie włożyłeś. To, co włożyłeś we mnie. Niech to działa w jej życiu. Niech to działa w jego życiu, Ojcze, w imieniu Jezusa. Niech to działa w jej życiu, w imieniu Jezusa. Niech nie boi się, Ojcze. Niech nie boi się. W imieniu Jezusa. Niech nie boi się. Ojcze, niech ona się nie boi. Holy Spirit, 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 Hol
Zobaczyłem scenę, która wywarła na mnie chyba największy wpływ z tych wszystkich w ogóle sytuacji, które tam były. Jak umarła ich królowa, ich mistrzyni. Ta, która nauczyła ich żyć i walczyć. A w ich zwyczaju było, że można było towarzyszyć jej podczas jej śmierci. I padło pytanie, kto chce umrzeć razem z nią? I podniósł się Lasrock. Wszystkie jej wojowniczki podniosły ręce i powiedziały, ja chcę. Ja chcę. Ja chcę umrzeć z nią. Ja chcę. Rozwaliło mnie to. Różne rzeczy widziałem w życiu. Las rąk kobiet, które chciały umrzeć z szacunku dla swojej mistrzyni. Coś ci powiem. Mogę robić to, co robię. Bo olałem własne życie. Uczę ludzi żyć. Ale własne życie olałem. Rozumiesz? Taką dostałem inspirację. 15 lat temu, jak poznałem Jezusa. Ta inspiracja może napędzać twoje życie. To dzięki tej inspiracji możesz nigdy nie zejść z tej drogi. Dzięki tej inspiracji nic, co jest w świecie, nie będzie dla ciebie bardziej atrakcyjne niż droga, na której jesteś. Dzięki tej inspiracji. Rozumiesz? To dzięki tej inspiracji. Nie wymodlisz sobie tego. Tego się nie wymatla. I tego nie daje Pan. To powstaje w człowieku w jeden sposób. Pytanie Chrystusowe. Czy chcesz? Kocham Jego pytania. Czy chcesz? Ja powiedziałem 19 lat temu, chcę. Chcę. Nie wiem, czym to się skończy. Nie wiem, ile to będzie kosztować. Rozumiesz? Dlatego przez te 19 lat nigdy się nie cofnąłem. Nigdy nie miałem słabych dni. Nigdy. Nigdy nie miałem myśli jednej, czy dobrze, czy nie. Wielu pastorów mnie pytało, czy ty myślisz o tym, co ty robisz, a ty nie mam czasu. Nie mam czasu. Wybrałem drogę, nie mam czasu, żeby się zastanawiać. To jest bezpieczne, co do was mówię. Bezpieczne. Niebezpieczne jest mieć furtki powrotowe. Małe mosty pobudowane, którym można wrócić. Niebezpieczne jest mieć coś schowane w zanadrzu. Niebezpieczne jest mieć mały spichlerzyk. To jest niebezpieczne. Ale poświęcenie jest bezpieczne. Wiesz dlaczego? Bo ten, kto się poświęcił, jest nietykalny dla śmierci. Cóż ci może uczynić śmierć, jeśli ty wybrałeś śmierć? Co ci może zrobić? Co? Dlatego mogę iść przez życie i prowokować. Rozumiesz?
tylko ten dzień dzisiaj uznaję jako dzień poświęcenia. Dzień poświęcenia. Stałeś się ofiarą, tak żyj jak ofiara, nie uciekaj z tego ołtarza. Nigdy, nigdy nie uciekaj z ołtarza. Nigdy. Bądź człowiekiem, ofiarą. Tak jak w tej piosence. Wtedy diabeł będzie musiał Ciebie słuchać. Rozumiesz, o czym Ci mówię? Będzie musiał Ciebie słuchać. Nie będziesz w defensywie, tylko będziesz go pędził. Pędził jak batem. Jak batem. Rozumiesz to? Jak batem. A on będzie się Ciebie bał. Bo się boi ofiar. Wstałam, ale ja na moim własnym ciele noszę Twoją śmierć. We wszystkich dziedzinach, w których umarłam, jakby ze względu na Ciebie. Gdzie umarłam, nie wiem, w opinii innych ludzi, w poszukiwaniu pewnych rzeczy, które zawsze szukałam. Zawsze noszę Twoją śmierć na sobie, aby Twoje zmartwychwstanie we mnie też po prostu było widoczne. Amen. I tak żyj. Tak żyj. O to Cię proszę. To jest moja wielka prośba, bo wtedy Twoja służba, ona będzie się rozwijała, bo będzie musiała się rozwijać, rozumiesz? Nie będziesz mógł zatrzymać tego procesu. Nie będziesz musiał się starać o to, aby ten proces się rozwijał. On po prostu będzie pędził. Dlatego to jest tak proste. Ale dla pewnego gatunku ludzi tylko. To jest proste. Inni zawsze mają problem. Zawsze. Halleluja. Siadajmy, proszę.